Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli mecz z Portland Trail Blazers i to będzie taki pojedynek w tym sezonie oczywiście dwóch najlepszych zawodników pod względem trójek, bo wiadomo, że normalnie mnie tu nie powinno być pewnie jeszcze. Na pewno powinien być Steph, a drugi najlepszy shooter można sobie wybierać Lillard, Clay, Buddy Hield, takich zawodników można sobie wybierać. Nie wiem, czy ja jeszcze, bo to dopiero jestem właśnie drugi sezon, więc nie wiem, czy już udowodniłem, że jestem jednym z najlepszych shooterów w lidze. No statystycznie niby tak, no ale na mniejsza o to. Ale załóżmy, że ten mecz to jest mecz dwóch najlepszych shooterów. Statystycznie dwóch najlepszych shooterów w tym sezonie. Dwóch najlepszych zawodników pod względem trójek, jak tutaj właśnie widać gdzieś w League Leaders. Tak, tutaj three pointers made, tak. Ja mam 320, Dame ma 309, więc na pewno po tym meczu będę prowadził. Nie ma szans, że on mnie wyprzedzi, to jest pewne, ale i tak jest to starcie właśnie dwóch najlepszych shooterów znacznie, bo to są też dwóch najlepszych właśnie zawodników też i tylko my właśnie mamy ponad 300 trójek, potem już trzecie miejsce tutaj LaMelo ma 282. Tak to wygląda. No i będziemy mogli przechodzić powoli do tego meczu. W poprzednim odcinku mieliśmy mecz z Clippers, tutaj to była nasza 50. wygra w sezonie i też po tym meczu przypieczętowaliśmy sobie awans do playoffs jakby już, a teraz jedynie co nam zostało w tym sezonie zasadniczym to skończyć jak najwyżej, żeby mieć home court advantage. To nam jedynie zostało, mecz właśnie z Blazers teraz przed nami, a więc nie ma co już tracić więcej czasu, a jednak mogę jeszcze tutaj, muszę jeszcze stracić czas, może to nie jest stracenie czasu, ale jeszcze tutaj muszę właśnie jakby obgadać, można powiedzieć, game plan na ten matchup. Feel the rotation as you release. I was watching you during shoot around and your grip was getting a little lazy. All right, I hear that. They got a guy who can hit from long range too, you know. We can't leave any points on the board tonight. Facts. Dude's been lighting it up. Yeah, which means we need you at the top of your game. I'm on it. Good. Visualize the ball going in. And visualize it with your fingers in the right spot. No tak, wiem, oczywiście dobrze, outperform. Dobra, czyli to jest teammate grade, dobra. Właśnie byłem ciekawy, czy czasem nie będę musiał go outperform, że więcej trójek od niego trafić w meczu, ale mam go teammate grade'em, dobra. Outperform teammate grade'em i wygrać. To są pewnie nasze dwa cele. A więc pora na mecz. Spurs kontra Blazers, Lillard kontra Jordan. No Lillard to jak właśnie wiadomo, że czystość jest jeden na pewno z najlepszych shooterów. Myślę, że właśnie Steph, Lillard, no jakby obecnie w tym sezonie wiadomo, że jest, no jak praktycznie przez całą jego karierę Steph jest najlepszym shooterem. Ale no Lillard też jakby w Bucks troszeczkę mam wrażenie, że nie gra, nie wiem jakby co jest powodem, czy jakby, to, bo jakby trójki ogólnie to nie powinna być jakby rzecz, która jest zależna od tego jakby jak się gra w zespół. Bo jakby to ile rzuca, to może być zależne, ale to na jakich skutecznościach rzuca, to jest właśnie niezależne, myślę, od tego w jakim się klubie, jakim zespole się gra. No nie wiem naprawdę, ale nie jest to na pewno jeden z lepszych sezonów pod tym względem shootingu, można powiedzieć, dla Lillarda. A i tak nie można go skreślać, i tak jest świetnym zawodnikiem. Ciekawa pewno matchup się zapowiada. Nie pamiętam, jak ostatnio sobie poradziłem w meczu z Lillardem i ogólnie Blazers. Nie ukrywam się, że nie pamiętam zbytnio. No ale na pewno nie było to łatwe. A Lillard właśnie tak samo jak Steph, oni mogą nad dużo, można powiedzieć, tak bym to nazwał. Po prostu za dużo, może tak lepiej to brzmi. Za dużo po prostu rzucałem trójek też często. Wiadomo, że właśnie są niesamowitymi shooterami, ale często właśnie oni za dużo rzucają i przez to naprawdę dużo bardzo pudłują, bo często wybierają się naprawdę takie bardzo ciężkie rzuty. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądał w tym meczu, a więc pora na Lillard kontra Jordan, można powiedzieć. Zaczynamy od tego, że na szczęście to nie jest turnover, to byłby najgorszy start. Ale za to właśnie tutaj mogę potencjalnie zrobić taki mój plan. Oj, nie uda mi się to chyba. Może jeszcze się uda, ale właśnie, jednak Lillard mnie tutaj zatrzymał troszeczkę. Trójka nie uda się, bo Lillard do mnie dobiegł tutaj. Szkoda, że Lillard w miarę do mnie szybko właśnie dobiegł, bo miałbym już tą pierwszą trójkę w tym meczu.
Lillard, on się nie zawaha rzucić i on oczywiście pierwszą trójkę trafia. I za tym troszeczkę pokażę, jak to się robi. Trójka teraz ze mnie. Nie ma odpowiedzi. Czemu naprawdę musiałem to spudłować? To była lepsza trójka trafienia, a i tak spudłowałem. Chciałem odpowiedzieć, ale mi się nie udało. Lillard też umie dobrze wchodzić pod korzeń, na pewno na to musi uważać. Spudysansu się myli, tutaj miał naprawdę dobrą okazję. Ale do Wembiego, no i to są pierwsze nasze punkty naszej drużyny. Mam tutaj asystę. Z jednej strony aby nie mogę myśleć za dużo, choć z drugiej strony aby chciałbym też, to nie jest żaden cel, ale chciałbym tak troszeczkę, aby mieć lepszy, względem aby tego, że lepiej więcej celnych trójek mieć niż Lillard w meczu, ale z drugiej strony aby nie mogę za dużo o tym myśleć, ale z jednej strony bym chciała pewno. Faul. Jeszcze ten faul. Ja naprawdę nie wiem, jakim celem, jak tam musiałem jakoś musnąć go tą rękę. Lillard ma wszystkie punkty tutaj Blazers na początku tego meczu. Matchupem Wembiego jest Jackson Hayes, co mi się dość podoba. Lillard tutaj nie ma szans właśnie zaczynać. Jak Wemby wpada na takiej prędkości, to Lillard może tylko popatrzeć, jak on tutaj wpada. Ja właśnie tam screeny troszeczkę przyblokowałem Hayesa. Shadon Sharp dostaje screen od Granta. Shadon Sharp trójka, nie trafia. Zbiera Wemby. To się też niestety nie uda jak na razie właśnie. Muszę pomyśleć, muszę myśleć lepiej, muszę robić ten lepszy shot selection. To jest jeden z takich aspektów ważnych, pewnie, jeśli chcę mieć lepszą ocenę od Lillarda. Nie mogę jakby wymuszać za dużo tych rzutów. Ucieka mi Lillard, ale czemu naprawdę takie? Mieliśmy troszkę tutaj niefarta, bo Wembik zablokował, ale potem ta piłka się tak ode mnie odbija, że mu tak wpadła w ręce. Shadon Sharp, Matisse Fibre, on potrafi trafić trójkę, jeśli trzeba. Tym razem na nie trafia Keldon. Tu mogą być pierwsze nasze punkty. No i faul, dobra, przynajmniej faul. Jeremy Grant z pierwszym faulem. Teraz tylko właśnie trafi te dwa rzuty osobiste. Pierwszy wpada, drugi wpada, dobra. Czy on na razie ma ocenę... A dobra, mamy na razie obydwo ocenę C+. Muszę na to patrzeć, właśnie muszę brać to pod uwagę, a nie te trójki. Nie będę się skupiał na tych trójkach, muszę rzucać tylko jak będę miał... Nie będę właśnie... Nie mogę tak myśleć za dużo o tych trójkach. Po prostu rzucać jak tylko będzie jakaś okazja. Shadon Sharp trójka. Niestety trafia, to jest asysta też dla Lillarda i to właśnie daje mu ponownie ocenę B-. Szkoda, że właśnie Hayes był, Wemby traci piłkę. Szkoda, że tam Hayes był, bo mógłbym tam wejść pod korzy, gdyby nie on. Jeremy Grant, trójka. Trafiają kolejną trójkę, niestety 11-8. Druga z rzędu trójka, Blazer tutaj wpada. Paul George, może ty spróbujesz coś? Oddaję tutaj mi Paul George. Keldon Johnson, screen dla Keldona. To jest rzut do trafienia, pięknie. Pół dystans, ale wpada. Najważniejsze, nieważne za ile, ważne, że wpada. Uważaj, bo Lillard mnie troszkę by zostawił w tyle. Właśnie to jest groźne, że Lillard jest nie tylko dobrym shooterem, ale tacy zawodnicy są groźni, którzy potrafią też właśnie na przykład dobrze wejść pod korzy. Właśnie dlatego nie wiadomo nigdy, co on może kombinować. Tutaj nie trafiają, dobra. Aj, to było podanie prosto do Fibula. To musi być wyższe podanie. Lillard musi tam być lepiej kryty też. No, Lillard stoi pod korzem i nikt nie raczy się ruszyć do niego, naprawdę. Muszą się zawodnicy ruszyć bardziej do niego. Keldon, ja wejście tutaj pod korzy robię szybkie i odpowiadam szybko. Na razie równo idziemy tutaj razem z Blazers. I patrzyłem też w miarę na to, na jakim miejscu jest Portland tutaj u nas. No nie wiem, wątpię, żeby gdzieś wysoko jednak. Lillard tutaj właśnie, muszę uważać te screeny. Będzie ponownie screen tutaj.
Ile pół dystans nie wpada, dobra. Piłka Keldona. Nie wiem, czy właśnie nie użyjemy. Dobra, pięknie, dwie to zrobili. I Paul George. Aj, to jest trójka, którą Paul George zwykle powinien trafiać. Fajnie to zrobili, naprawdę. Fajnie to zrobili. Że właśnie tam. No, znaczy w sumie to dużo Blazers tam pomogli. Po prostu oni zostawili tam wolnego Paula George'a. Lillard się tym razem myli. Chciałem. Dobra, udało się. Chciałem wymusić na nim faul. Chciałem, jakby. Bo wymuszenie faulu na nim daje mi boosta, a jemu. Nie wiem, jakie jest przeciwieństwo boosta, no ale jemu by minusuje, można powiedzieć, ocenę, a mi by splusowała, więc to byłaby dobra rzecz na pewno. A tak czy tak wyszło mi na dobrze, bo ja trafiam, a on ma pewnie bad shot contest, coś takiego. Czy tam defensive breakdown, teraz za to my, ja mam defensive breakdown i Lillard trafia. 28 punktów average'uje w tym sezonie, szybka piłka do Milesa. Możemy give and go zrobić szybką akcję, ale nie udało się. Za to teraz Wemby, foul. Foul tutaj, pass leading to foul, więc mamy też dodatkowe rzeczy do oceny. Drugi rzut, mam nadzieję, że też Wiktorowi wpadnie i tak jest. Wiktor ma drugi rzut osobisty, celny. Jeremy Grant i Miles Bridges. No to nie jest jakiś miss matchup. To na faulę illegal screen Hayesa. Illegal screen Hayesa, mamy posiadanie. Zmiany będą jakieś Portland. Jakiś tutaj gość z numer 49, to chyba ona za Hayesa, tak. Czyli to jest jakiś rezerwowy ich cent, czyli oni ma, a tak, w sumie zapomniałem, ale nie ma Nurkicia też, na to wychodzi, albo jest kontuzjowany, bo oczywiście to jest przed tą wymianą, gdzie Ayton powędrał do Portland, więc to oznacza, że właśnie mają Nurkicia, ale Nurkicia też nie ma, więc, no nie wiem, to oznacza może, że Paul George chce robić, dobra, post-up z Shaden Sharpem, niech robi, niech próbuje, ale niestety się myli tutaj. Nie ma też Lillarda na obecną chwilę, to też na pewno ważny aspekt, o którym musimy pamiętać. A czy muszę też wygrać? Dobra, mamy też wygrać, dobra. To też właśnie muszę warto wiedzieć, nie po tej stronie tutaj biegnę. Anferni pod kosz, dobra wybrona i Anferni trafia. I jeszcze mamy zbiórkę, świetne. Świetnie tutaj to zrobiliśmy. Miles. Znaczy można powiedzieć center na tą chwilę. Oj, ta piłka mu wypada. Chciałem właśnie przybiec do Sharpa i popróbować mu tą piłkę złapać, żeby był jump ball, ale nie zdążyłem, bo już dobra tą piłkę oddać. Fireball. Berry, on właśnie teraz może mieć miss matchup tutaj, bo nie ma Wembiego. Fireball i Malachi Branham. Co tutaj Fireball zrobi? Odda do Sharpa. Sharp pod kosz. Sharp jakoś mi tutaj dał radę uciec przede mnie, jakby. Uciekł przede mnie, no i niestety to wykorzystał. Akcja szybka, give and go. Tylko właśnie musi ta piłka być szybko do mnie podana. Łatwy wsad. Odpowiadamy im. Mamy 10 punkt nasz zdobyty. 18 naszej drużyny. Ocena B jest na razie spoko. Aby tak do oceny A jakbym doszedł, to byłoby super. Dobrego mu zrobili. Tak jakby taki mały screen, jakby mało widoczny. Żeby to nie był taki oczywisty screen, ale mu zrobili dobry. Paul George ma tam miejsce po tej stronie, żeby atakować potencjalnie. To jednak do nas. Weźcie pod kosz. I to powinno wpaść. To powinno wpaść, bo widziałem na własne oczy, że w zielone było. Wow. Naprawdę. Widziałem na własne oczy, że to było w zielonym i to nie wpada. To jest coś, czego nie rozumiem jakby. Sam już nie trafię. Nie rozumiem tego naprawdę, bo widziałem przecież na własne oczy, że to było w zielonym. Więc jakby jak mam trafić, żeby to było celne? Nie wiem, nie rozumiem. Malachi do Milesa. Pięknie Miles. Nie wiem, dla mnie to jest dziwna sytuacja była. Palmer będzie wchodził i też Trey Jones. Trey pewnie za mnie będzie wchodził. Dużo miejsca ma Shadon. I myli się. My mamy czwartą już zbiórkę. To jest cały czas pierwsza kwarta. Bardzo istotne wieści. Paul George. To jest trójka, super. Potrzebowałeś naprawdę tej trójki. Odpaliłbym Mamba Mentality, ale czuję, że on mnie zdejmie. To może tym bardziej lepiej, żebym odpalił Mamba Mentality. Nie wiem w sumie, czy powinienem, czy nie. Oddaję Ferni do Berego. Jeden Sharp teraz. Będzie już musiał, będzie jakąś deep trójkę może, jednak nie. Nie jest jakaś deep trójka. Aj, nie zebrałem, szkoda. Szkoda, bo liczę, że właśnie dam radę to zebrać. Dobra.
Daj mi właśnie tę piłkę, ja mam Mamba Mentality do odpalenia, więc spróbujmy właśnie jakoś tutaj trójkę od razu, nie uda się to. Ale, no przynajmniej właśnie spróbowałem ten Mamba Mentality, choć to niestety nie wpadnie. No tak, właśnie niestety było to widać. Szkoda, pierwsza właśnie próba się tak naprawdę tutaj nie udała, a to była pierwsza właśnie próba. Jeszcze na tym Mamba Mentality będziemy mogli twarz rzuty może oddać. Choć oczywiście tak już wiem, nie będę mógł wymuszać, nie mogę jakby, jak nie będę miał naprawdę okazji tą trójkę, to nie będę brał. Sharp za dwa punkty. Miles Bridges, może wejść pod kosz? Miles Bridges nie tylko wszedł, ale tam istnieje, jakby może powiedzieć, wpadł pod ten kosz i zniszczył Teberego pod kosz. To było mocne i piękne wykonanie Milesa. Mamy też, dobrze, że to właśnie zrobił szybko, bo to znaczy, że mamy ostatnie posiadanie. Nie trafia tutaj Berry, ale jest tam Miles znowu przy nim. Miles, dawaj Miles, wierzę w ciebie. Miles Bridges i pięknie. Miles Bridges najpierw spowsterizował go tam, a teraz jeszcze go tak dobrze wybronił. Można powiedzieć, że 2-0. Przeczekam sobie na spokojnie. Jest blisko mnie, więc będę musiał właśnie screena tutaj poprosić. A i to chyba nie wpadnie. Tak, szkoda. Szkoda, bo to też nie był rzut jakiś bardzo niecelny. I to są takie momenty, w których według mnie, jak mam mentality, nie mówię, że to wszystko musi wpadać, ale taki rzut według mnie powinien wpaść na Mamba Mentality. Według mnie właśnie na tym, czy na tym takeoverze tym, czy na Mamba Mentality, czy na normalnym takeoverze, jak się leciutko chybi, a ma się ten takeover, może no to jakiś tam boost powinien być. Jakaś większa szansa na trafienie powinna być według mnie. A właśnie tutaj nie odczułem tego zbyt często. Czasami się zdarza, ale właśnie niezbyt często to odczuwam. Zaczynam drugą kwartę. Jestem cały czas na parkiecie. Nie wiem, czy to przez Mamba Mentality, że mam odpalone, może trener właśnie nie zajmuje. Ja mam B+, Lillard ma B, dobra. Też właśnie muszę na to zerkać na pewno co jakiś czas. Lillard, to uwaga pod koszem, nie będzie trzeba uważać, bo trójka od... To jest Duncan Robinson, tak, Duncan Robinson Blazers, ciekawie. Pięknie. Kolejna trójka wpada. Znaleźliśmy sobie to miejsce, plus Mamba Mentality, to musiało wpaść, to po prostu musiało już wpaść. 16 punkt w tym meczu aż zdobyty. Simons, uwaga na niego, naprawdę wchodzi pod kosz. Uwaga teraz na Lillarda, oczywiście teraz muszę właśnie tutaj próbować go pilnować. Trójka jest, trójka nie wpada jednak, dobra. Podobnie się myli. A jest faul, dobra, jest faul na Lillardzie, pięknie. No Lillard też potencjalnie na post-up mógłby dobrym być jakby rywalem moim, w sensie takim, że na post-upie powinienem sobie z nim w miarę radzić. Nie jest jakiś w moim jakby kontekście duży gość do mnie, jakby tak, więc mógłbym go przepchnąć, myślę. Nie mówię, że zawsze, ale zaraz na pewno by się udało, na pewno przynajmniej, przepchnąć go jakoś mocniej. Anthony Simons, Dante jednak jest przyklejony do niego. Lillard będzie, myślałem, że Lillard troszkę bardziej się jakby ruszy, żeby zrobić miejsce, żeby się bardziej pokazać. Anthony Simons trafia. Dante Palmer, on umie trafić trójkę. Nie musi właśnie, dobrze, teraz nie próbuje od razu. Dante Palmer oddaje do mnie, dobra. Chciałbym właśnie, żeby nie było to dobre podanie, ale myślę, że właśnie powinniśmy podejść do Wiktora. Myślę, że bardziej ja chciałem właśnie, żeby to Wiktor rzucał. Dante Palmer, Wiktor pięknie, świetnie rozegrana akcja przez Palmera i Wembanyamę. Wemby nie ma właśnie zbytnio gościa, którego powinien zatrzymać pod koszem, więc musimy też troszkę więcej grać z Wembim, bo ten gość tutaj w ten dzień nie powinien zbytnio jakoś się zatrzymywać Wemby, jak mam wrażenie. To jest piłka ich. To jest jeszcze piłka ich, dobra. Mamy 76% true shooting percentage, wow. Ten true shooting to jest jakby coś tak jakby zaawansowane, jakby skuteczne. Jeszcze jakby dokładnie jeszcze pokazuje, jak się skuteczniej rzuca niż field goal percentage, jakby można tak powiedzieć. Tam jest jakaś ta, zapominam zawsze, tam jest jakaś ta formuła, przez jakby coś tam się dodaje, potem się to przez coś dzieli, jakby dość zaawansowana taka, można tak powiedzieć, zaawansowana to jest dość, ja trafię trójkę. A jest to naprawdę niesamowite właśnie, że mam coś takiego. Chyba tak, no na pewno wychodzi na to, że Lillard ma 3 trójki trafione w tym meczu. Malakai. Trójka jest. Pięknie. Kolejna trójka. Trzedamy Lillardowi. 21 punktów cały czas. I to jest cały czas w miarę początek drugiej kwarty. Duncan Robinson. Muszę uważać na Lillarda. No to ja właśnie wiedziałem, że tutaj będzie chciał się pokazać. Wejście pod kosz, pół dystans i to też pada.
Dante'a. Oddadą. Dobrze, że tym razem nie ma backcourt violation, bo on właśnie w poprzednim meczu chyba z Clippers właśnie dwa razy tak dalej podał, żeby backcourt violation. Keldon, Johnson, trójka, pięknie. Kolejna trójka. Musimy właśnie ich tak atakować tymi trójkami, bo tak to będziemy cały czas trójka i oni nie będą mogli za każdym razem odpowiedzieć. Jak będą mogli odpowiedzieć, to za dwa przed punkty i będziemy im tam powolutku tak uciekać. Za niedługo też na pewno będziemy musieli gdzieś siąść, na pewno gdzieś siądę na ławce prędzej czy później. Simon z trójka. Nie trafiają, dobra. Keldon zbiera. Malakai. Nie wiem, czy właśnie nie lepiej, żeby oddał. Wemby. To nie jest właśnie. Dobrze, że nie rzucę od razu. Wemby oddaje do mnie. Pięknie. Wejście pod kosz. I nie udało się chyba. No, myślałem właśnie, miałem na początku. Wemby tak. Wemby to naprawdę jest czasami niesamowite dla mnie, jak on to sobie rzuca. On sobie to czasami rzuca, jakby nikogo nie było przy nim i tak sobie po prostu od niechcenia rzuci. I to jest piękne, mieć właśnie takiego gościa, na przykład właśnie takie rzeczy można widzieć. Ale właśnie co chciałem powiedzieć, właśnie tam miałem na początku, od razu miałem zamysł, żeby podawać Wembiego w tamtej akcji. Ale wchodzę pod kosz, widzę, że w miarę jest wolno, a potem jestem pod koszem i trzech gości mnie atakuje. I ponownie, nikt tam mnie niby nie sfaulował, no nie wiem, jakoś ciężko mi wierzyć, że trzech gości mnie atakuje tam mocno i próbuje mnie wybronić. I żaden z nich jakby nie... Żaden z nich właśnie nie przekroczył przepisu, można powiedzieć, żaden z nich jakoś mnie tam nie trącił, można powiedzieć, mocniej w rękę na przykład. No nie wiem. Troszkę jakby można powiedzieć, teraz bardziej wiedzieli, co może się święcić. Tutaj Keldon trójki nie trafi. Duncan Robinson. Lillard przy piłce, rzuca i nie trafia. Właśnie to są te trójki, o których mówiłem, że jakby... Że jak przez to, że są dobrzy, jakby myślą, że za często jakby próbują rzucać te trójki, bo są dobrzy, jakby wiedzą, że są dobrzy i za często to próbują robić. To jest na przykład to samo, co z Wembym. Czasami właśnie Wemby jest najwyższym zawodnikiem, więc czasami oddaje takie rzuty znikąd, jakby takie niepotrzebne, jakby można powiedzieć, bo jest po prostu najwyższy. Lillard pod kosz, szkoda, że Wemby nie ubliży niego tam. Zostawi mnie dobrze na screenach. 5 minut do końca pierwszej połowy. Ja troszkę więcej energii. Tylko Malakai odejść pod kosza. Wow. Prawie mi tą piłkę zabrali. Keldon. Dobra, mam miał podwójnego screena. Keldon, to powinny być łatwe punkty jak Keldona, tak. Rzut z pół dystansu tutaj wpada dla naszego tutaj zawodnika. Lillard miał próbować, ale jednak nie. Podwójnego. Miał praktycznie do dwóch zawodników screeny tam. Berry. Myślę, że on nie będzie próbował rzucać. Myślę, że nie byłby to mądry pomysł, żeby rzucać naprzeciwko Lillarda, naprzeciwko Wembiego. Dziwne, że ten nie podaje do Lillarda. Duncan Robinson, on umie rzucić trójkę, tym bardziej jak jeszcze go sfaulowali. Naprawdę, najgorzej jak mogłoby. Nie wiem, że trafił tę trójkę ciężką, co nie powinien trafić, to jeszcze go ten sfaulowali. Najgorzej jak mogło być. Nie możemy robić takich głupich, prostych błędów, bo to jest naprawdę strasznie kosztowne. Malakai ma miejsce na tą trójkę, ale podłuje. To jest steal na Lillardzie, wow. Malakai, jak mogłeś to spudłować? No, dobrze, że masz piłkę. To nie wpadnie. Miałem miejsce, rzucam. Nie mam miejsca, niestety. No. Spróbowałem, ale nie udało się. Malakai naprawdę nie wierzy, że on tam spudał z Lillardem. Jeszcze jeden szarp saulowany przez Malakaja. Czy naprawdę będę grał tutaj całą pierwszą połowę? Tak na to wychodzi, że będę grał całą może pierwszą połowę tutaj. Kilka tutaj naprzód szybko. Miles Bridges się myli. Zbiera. Keldon, teraz Keldon powinien to trafić, pięknie. Mamy czwartą asystę. Nie ma też Lillarda już na parkiecie. Sharp wchodzi, Sharp myli się jednak. Miles tam go. Wydaje mi się, że to Miles go zatrzymał. To chyba nie wpadnie. A jednak, pięknie, udało się. Pomimo, że byłem dobrze w miarę, może nie jakoś bardzo dobrze kryty, no ale był tam zawodnik o mnie, to i tak udało się to, żeby to wpadło.
Grant. Catch and shoot, no tak. Keldon za dużo miejsca tam zostawił. Ale mogę to może rzucać, ale mam wrażenie, że za dużo próbuję. Dlatego jakby nie chcę, może tak powiedzieć, spamować troszeczkę. To było mocne bardzo podanie. Malakai ma miejsca, trójkę, ale podłuje. Lata skryje Hayesa, co nie jest dobrym pomysłem, bo to się może źle skończyć, jak tylko to spróbuję wykorzystać. Jeszcze jeden Sharp. Anferni Simons, Paul George. Okrył go Paul George i nagle, a jednak ja mam go kryć. Tak to wyglądało. I to mu się mogło bardzo źle skończyć. Keldon. Nie wiem. Nie trafię właśnie, ale Miles ma piłkę, nie ma piłki. Ja tam się rzuciłem po tą piłkę też. Simons tutaj przy piłce, ale ja ta skryję Granta. Anthony Simons będzie wchodzi pod kosz, rzuca trójkę i ją jeszcze trafi. Nie, że to było 61% cover, to on jeszcze tą trójkę trafił. Miles Bridges. Ajajaj, naprawdę szkoda. Szkoda, to się nie udało. Oj, Sharp jest kompletnie zawieszony. Kto to zrobił, naprawdę? Dobrze, nie wykorzystał tego, ale jak można zostawić jakiegoś zawodnika kompletnie tam wolnego? Paul George, to jest trójka Paula George'a, którą może trafić. Za dużo właśnie pudeł jest w tym meczu, takich trójek, naprawdę. Są trójki, które, jest za dużo tych trójek, które były spudłowanych. A ja teraz kompletnie jakby pomyliłem cokolwiek tutaj miałem robić. Za dużo właśnie podłujemy tych trójek. Nie możemy tak robić, nie możemy naprawdę tylu trójek podłać, bo po prostu to może się jedynie źle skończyć. Malakai do Paula George'a. Tam jest miejsce, właśnie. Keldon, to musi być trójka. No naprawdę, naprawdę. Rozumiem, że jakby mecze muszą, ale to jest denerwujące strasznie, choć rozumiem, że zdarzają się mecze, w których po prostu no, zespół nie rzuca tak, jak normalnie rzuca, ale to denerwuje bardzo, prawda? Jak ja widzę te trójki, jak one powinny wpadać bez problemu, a jak no widać, co się dzieje. Grant, trójka. Nie wpada, dobra. Będziemy prowadzić po pierwszej połowie. Czekamy sobie tutaj, spróbujemy off-screen trójkę jakąś trafić. Miles właśnie, mam wrażenie, tak, będzie Miles mi tutaj robił tego screena. No i chyba nie wpadnie niestety. Szkoda, było blisko, ale się nie udało. Koniec pierwszej połowy, prowadzimy jednym punktem, jeśli dobrze widziałem. Rozegrałem całą tą pierwszą połowę. Całą pierwszą połowę dosłownie grałem. Jak na razie na pewno prowadzimy, ale czy mam też lepszą ocenę od Lillarda? Nie wiem, dawno mu nie sprawdzałem, tej oceny. Blazers są na 8 miejscu, dobra, to teraz wiemy. No i tak, myślę, że oni są maksymalnie zespołem na play-in. Nie wiem też, ile trafiłem trójek. 4 bym zgadywał, że trafiłem te trójki może. Anthony Simons jest ich najlepszym graczem. To jest na pewno dobry znak dla mnie, że Lillard nie jest ich najlepszym zawodnikiem. To jest na pewno dobry znak w kontekście oceny potencjalnie. Teraz jednak będziemy zaczynać trzecią kwartę. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś odpoczniemy sobie, bo troszeczkę nie wiem, czy to dobry pomysł, żebym grał cały czas. Może nawet zaczniemy na ławce. Byłoby spoko, tak bym zaczynał tę trzecią kwartę na ławce, ale nie będę tego robił. Czy Greg Popovich da mi odpocząć? Nie wiem, to jest pytanie, które... Mam nadzieję, że się. No na pewno się dowiem prędzej czy później. Mam nadzieję, że dowiem się w taki sposób, że będę na ławce za chwilę, bo muszę troszkę odpocząć. Jednak Lillard, trójka. To są te właśnie trójki, które on właśnie jakby mam wrażenie, że rzuca przez to, że ma nazwisko Lillard. Przez to, że umie dobrze rzucać, ale nie wiem, czy właśnie to są rzuty, które powinien rzucać. Wemby. Ciężki fade away. Aj, in and out. Ta piłka się zakręciła w środku, wypadła. Zakryj Lillarda. Lillard rzuca, Lillard tym razem też nie trafi. Ponownie taki rzut, który wydaje mi się, że za szybko rzuca po prostu, ale to nie jest nasz problem, oczywiście.
Piłka do nas tutaj. Aj, mogłeś Keldon podać. Klikałem ci kilka razy. Faul. Troszkę ratuję ten faul, bo znowu mam 14 sekund na zegarze. Keldon ma miejsce na tą trójkę. No właśnie, ale dzisiaj to nasz zespół tak rzuca okropnie z tych trójek. Tak na razie jeszcze nikt nie zdał punktów w tej, ale to się chyba zmieni teraz. Lillard nie rzuca jednak. Chodzi jednak pod kosz. Wemby tutaj jest i Wemby go zablokuje. Pięknie. Szybko Keldon, masz okazję. Trójka. Keldon naprawdę... No nie wiem, co się z nim dzieje. Nie wiem, co się z nim dzieje. Jakby jak tak widzisz, że rzucasz, to nie próbuj, naprawdę. Nie próbuj w takich momentach. Lillard przy Wembim. Matisse Five już zostawiony tutaj był. No i trafię. Pierwsze punkty w tym meczu. W tej pierwszej połowie, w drugiej połowie, tak, w drugiej połowie. Szkoda naprawdę, że tyle marnujemy tych trójek. Wemby. Keldon. Keldon wchodzi pod kosz, dobra piłka, Miles, nie myli się. Myślałem, że tutaj, bo często ta animacja jakby, można powiedzieć, niektóre animacje można znać, jakby, można już poznać, jakby co się wydarzy. I tutaj miałem wrażenie, że w tej animacji często właśnie zawodnik tak przestrzela ten rzut. Jeszcze jeden szarp, nie będzie rzucał na razie. Grant się tam pojawia. Szap wchodzi pod kosz jednak. Będzie podała pewnie właśnie do Lillarda. Lillard oddaje do Granta. Grant rzuca. Grant się nie myli. Myli, znaczy oczywiście myli się. Keldon Johnson. Jest tutaj Wemby blisko właśnie, więc możemy szybkiego zrobić screena. Piłka do Wembanyamy. Wembanyama nie trafia, dobra, trafia. Nie myślałem, że może nie trafić, ale trafia. 14 punkt. Dobra skuteczność bardzo Wiktora. A Lillard mi tutaj uciekł. Ten layup kończy tutaj. A ma B minus. Dobra, czyli mam w miarę jakoś tam przewagę, bo jeszcze po B minus jest B plus, a ja mam A minus jeszcze, więc jest w miarę dobrze. Weźcie tutaj jeszcze pod kosz. Lillard mnie nie zatrzyma. Mamy 28 punkt. To na pewno, takie akcje są na pewno. I znowu ta celebracja, która tak długo trwała, że teraz Lillard ma open trójkę, którą nie wiem, jakim co oni nie podali do niego. Sharp, wow, no Shaden Sharp, wiem, że umie wysoko bardzo skakać, ale znikąd, można powiedzieć, wystrzelił z tym. Paul George może chciałbyś odpowiedzieć. Paul George, może chciałbyś odpowiedzieć. Paul George wchodzi pod kosz. Wemby, wow, Wembanyama, co za layup. Piękny reverse layup w wykonaniu Wiktora. Ile jest też piąty temat? Mamy 2 punkty przewagi nad nimi. Na razie jest właśnie bardzo tutaj ciasno, bardzo równy ten mecz jest. A jednak, żeby właśnie spełnić te właśnie, można powiedzieć, ten quest w pełni, to musimy między innymi wygrać. Ja myślę, że do Lillarda podadzą. Podwójne krycie na Lillardzie. Ciekawie, ciekawie. I trafia tutaj Jeremy Grant. Faul Granta to na pewno nie pierwszy właśnie. Widziałem, że na pewno gdzieś, że popełnił przedtem faul. Ale jup, jestem tutaj bardzo wolny właśnie i widziałem właśnie, tylko i wyłącznie spróbowałem to dlatego, że widziałem, że Lillarda miał naprawdę bardzo daleko z tyłu, więc wiedziałem, że właśnie teraz mogę poprosić o tego. Ale jupa, mamy 30 punkt zdobyty. Jeszcze coś dobrego, można powiedzieć, zrobić i będziemy mieli ocenę A już. Tylko za ten czas nie możemy nic złego zrobić, jak na przykład puścić trójkę Lillarda. A jednak nie odjęli mi tutaj nic oceny, no dobra. Blazers właśnie tak, na pewno trafi więcej na trójek. A ostatnio w miarę w meczach to nasz zespół trafił więcej niż rywale, więc właśnie to jest coś, nad czym musimy na pewno popracować. Głębi piłka do niego. Ciężki rzut, ale ponownie trafi. To jest piękne o Wiktorze, że dużo tych jego rzutów wygląda tak jakby, że są bardzo ciężkie, ale dużo bardzo ich trafia. Lillard. Matisse Feibull trafia. Aj, naprawdę te trójki właśnie są naprawdę męczące, ile oni tych trójek trafiają.
Paul George. Widziałem, że tam jest dość tłoczne, dlatego wolałem tutaj. Wemby, to jest faul, pięknie. Na razie nikt nie potrafi zatrzymać Wiktora, więc warto, można powiedzieć, go karmić, tak? I warto właśnie cały czas mu dawać te piłki, żeby tylko atakował. Jest 20 punkt Wiktora. Lillard, są tutaj wykombinowane. To jest illegal screen kolejny jakiś? Nie, to jest faul Paula George'a. Myślałem, że właśnie często jak takie faule są, gdzie nie widzę co się dzieje, to często to potrafi być illegal screen, ale nie tym razem. Jackson Hayes i Miles Bridges nie ma właśnie teraz. Oj, trójka. Trójka Damiena Lillarda. Wow, Lillard poduje. Wide open, no jakby to jest jedna z najlepszych, najłatwiejszych okazji, jaką może mieć w tym całym meczu. Keldon, ciężki rzut, trafił, super Keldon. Lillard trójka. Przedtem miał dużo cięższą trójkę, dużo łatwiejszą, znaczy, którą trafia, teraz taką trafia. Mało mam energii też właśnie, to jest taki problem jak się gra, dosłownie jak się jeszcze nie odpoczywało w ogóle. Paul George trójka, potrzebujemy. Nie padają. Jestem ciekawy, aż ile ma skuteczność, ile mają skuteczność właśnie, ogólnie ile aż zespół ma skuteczność. Tutaj można to widzieć, na samym dole gdzieś, nie można to chyba widzieć, dobra, ale ogólnie. Ja mam 4 na 10. 0 na 2 Branham, 0 na 3 George, 1 na 6 Keldon. No jak widać nie wpadają w ogóle te trójki, to jest duży problem, to jest bardzo duży problem. Uwaga tam na Hayesa też. Sharp będzie pewnie musiał rzucać. Będzie miał trójkę. Podłuje tutaj, dobra. To miało nie tak wyglądać, ale najważniejsze, że nie ma turnoveru. Najważniejsze, że nie ma turnoveru. Malakai. Keldon. Paul George. Przydałoby się bardzo. Pięknie, jak dobrze naprawdę. Jak dobrze widzieć, że ktoś trafia trójkę. Naprawdę, dobre uczucie. Dobre uczucie. Widzieć było, jak ta trójka wpada do kosza. Jak ta piłka pada dokładnie do kosza. Timeout Blazers. 4 punkty przewagi non-stop. Walka jest równa tutaj pomiędzy tymi dwoma zespołami. Czy może teraz odpoczniemy? Czy nie będziemy odpoczywać cały czas? Nie będziemy odpoczywać, cały czas gramy. No dobra. Jak mus, to mus, można tak powiedzieć. No jak musimy grać, to będziemy grali. No, mam nadzieję, że gdzieś jeszcze odpocznę. Nie, myślę, że jeszcze odpocznę. Na pewno muszę zaraz usiąść na ławce. Sharp. Na pewno sam jest faul Keldona. Pierwszy faul Keldona Jonesa w tym meczu. Dobra, podaję tutaj do Nazir Little, który ten rzut ciężki nie trafia, bez zaskoczenia. Weź się tutaj pod kosz, do nas może jeszcze właśnie podanie i mylimy się niestety. Aj, ten faul. To są głupie moje nawyki, właśnie ta walka za non-stop o piłkę, ne? Właśnie. Teraz siądę? Nie. Myślałem przez chwilę, że animacja się odparzy, będę siadał na ławce, ale jednak nie. Szkoda mi tam tego lejapu, że nie trafiłem. Nie wpada to, mamy za to szóstą zbiórkę. Paul George szybko, oj ta piłka. Dobra, wpada. Może tutaj wejdziemy pod kosz. To musi się udać, pięknie. I foul, and one jeszcze, pięknie. Szansa jeszcze na zdobycie jednego punkta. I dodatkowy punkt. Wpada, super. I mamy ocenę A. Mam nadzieję, że za chwilę to wpadnie. Nie wpadnie naprawdę ta ocena A. Ja mam wrażenie, że po tym, po takiej akcji and one powinno być już A. Teraz ocena. Oni trafiają tutaj trójki, dobra. Moment dla nas, na to, żeby uciec im. Paul George. Paul George trójka. PG nie trafia. Palmer zbiera. Aj, Palmer nie trafia i mają piłkę teraz Blazers.
Scoot, świetna piłka tutaj tak z tyłu, to podanie było ładne. Anthony Simons myli się. Anthony Simons troszkę rzuca w stylu Lillarda, takie rzuty, które nie wiem, czy nie powinien sobie jakby, nie powinien odpuścić niektórych tych rzutów, które próbuje. Ale jup, pięknie. 15 to jest Lidl, czy kto to jest? Zawsze zapomniałem, tak, to jest Lidl, AJ Lidl. Ja chyba kojarzę w rzeczywistości, nie wiem, właśnie mi się kojarzą z Pelicans w rzeczywistości. Ale nie, może mylę się. Scoot Henderson. Rzuca z pół dystansu, ale się myli, dobra. Palmer. Piłka do Malakaja. Myślę, że Malakaja lepiej, żebyś właśnie wycofał tą piłkę tyłu. Dante Palmer. Aj, Palmer. Kliknąłem mu. Dobra, jeszcze... Paul George, trójka. Pięknie. Paul George, trójka. Super. Bo ja też tam właśnie byłem wolny i klikałem, żeby mi podali, ale mi nie podali. To dobrze, że Paul George za to trafił. Bo ja byłem właśnie wolny na trójkę tam. I mi nie podali, to dobrze, że Paul za to trafił George tą trójkę. Uwaga tutaj na Simonsa. Właśnie się tutaj skupiłem może nawet za bardzo na Simonsie. Duncan... Robinson, świetny shooter. Mając naprawdę też świetnych shooterów też ogólnie w tym zespole. Dante Palmer. Give and go, akcja. Pięknie. I mamy wsad. Kolejne punkty. Kiedy mi dacie naprawdę ocenę A? Co ja muszę jeszcze zrobić, żeby mieć ocenę A? Simons nie będzie rzucał, jednak rzuca. No właśnie, to był taki rzut najlepiej przygotowany sobie, myślę. Paul George, szybko, 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 jeszcze, aj, nie zdąży już. A dobra, post up, Paul George, post up, będziesz musiał za niedługo rzucać albo podać, rzuca, myli się i nie zbieram niestety. Simons z połowy kompletnie trafia. Koniec trzeciej kwarty, mamy największe nasze prowadzenie w tym samym meczu, czyli prowadzenie 10 punktami. Kwarta przed nami, w której no myślę, że na pewno już wręcz muszę chyba odpocząć, nie mogę zagrać całego meczu dosłownie. Chyba już zacznę się z ławki teraz. Co mam nadzieję, że się wydarzy. Assist of the game należy do Keldona. Przy tym oczywiście alejupie. Ławka w końcu. W końcu odpoczynek jakiś. W końcu jakiś odpoczynek. Wracamy do gry i jest prowadzenie Blazers. Czemu? Lillard 38 punktów. Chyba ten Lillard w czwartej kwarcie nas ugotował, można powiedzieć. Ale jup, i tym razem też się uda atak. Ja ponownie, Lillard był za mną, więc ponownie spróbowałem. Muszę uważać właśnie na Lillarda. Rzuca to. Jeszcze trafił to, naprawdę. B minus mam ocenę. Myślałem, że nie spróbuję naprawdę, byłem za przy nim. Ale jednak spróbował. Wiktor, miałeś być bliżej, dobra. Teraz też możemy to zrobić. Wembanyama, ale jup, pięknie. 1-9 asysta. W końcu ocena też A. Miło to widzieć. Spin w świetny Lillarda i to trafi. Niestety Dame odpala. 43 punkt. Wemby. Keldon. Szybko Keldon. A jest, nie wpadnie. Tak, to boli. Takie trójki bolą. Takie żółte ogólnie, które powinny wpadać, bolą bardzo. Duncan Robinson oddaje do Simonsa. Momenty naprawdę świetnych zawodników. No tylko ten duży gość nie potrafi pewnie trafić trójki. A tak, to każdy z nich blok Wembanyama, ale piłkę ma jeszcze Lillard. Simons musi już rzucać, nie może tego trafić, właśnie. Paul George. Dobra, podaję do Keldona. Keldon, złap, tylko złap. Czemu naprawdę takie robimy głupie rzeczy tutaj pod koniec tego meczu? Matisse Fible ma dużo miejsca tą trójkę. Ajajajajaj, naprawdę, to nie podoba mi się to, co widzę. Wracam do gry i widzę... No, ciężko mi powiedzieć, co ja widzę. Widzę po prostu coś okropnego, po prostu to robimy. Wemby. Bez faulu? Dobra, ważne, że trafił, ale dziwne, że nie było faulu.
4 minuty do końca. Jared robi screena, dość ciekawe. Simon z trójka, nie wpada, dobra. Szansa dla nas. Wemby pod koniec, tutaj to jest faul, dobra. To jest pierwszy faul tego ich rezerwowego centra. Następny mecz będzie mieli z Knicks. Nie teraz, nie teraz, Wiktor, nie teraz, nie teraz takie pudła. Drugie pudło jeszcze, no naprawdę. Czemu w takim momencie nie trafiamy? Czemu nie trafiamy? Darmowe rzuty, no free throw, to jest darmowy rzut praktycznie. Ale Lillard tutaj jeszcze się mi znalazł w lepszej pozycji. Miles. Miles, nie wiem, nie wiem, nie wiem właśnie po co to robisz. Czemu oni muszą tak źle grać pod koniec tego meczu? Grant, plany do Sharpa. Natis Fibul. Lillard, step back trójka. Nie trafia, dobra, mamy tutaj szczęście. Wemby. Dobra, Paul George, to musi być trójka, albo podaj do Milesa, naprawdę. Paul George, trójka, nie, nie, teraz już nie. Miles Bridges, nie trafi, a Lillard nie zbiera, Wembanyama nie zbiera. Aj, naprawdę, gramy strasznie, strasznie gramy i to najgorsze pod koniec tego meczu. Ej, trójka, jeszcze mi tego brakowało, żeby oni to trafili. Keldon, trójka. Pięknie Keldon, duża trójka od Keldona Johnsona. Jest bardzo nerwowo, bo prowadzą 2 punktami na te 2 minuty, ale no zobaczymy, zobaczymy co tutaj dam radę zrobić. Najgorsze właśnie jest to, że ja będę dał lepszą ocenę od Lillarda, jakby to nie powinno, tu wynik meczu nie powinien odgrywać już takiej roli, przed takim matchupie. Uwaga na Lillarda tam. Na przykład poprzednim key game jest Clippers, rozumiem, bo musimy wygrać, a tutaj to nie powinno odgrywać roli. Taka moja opinia przynajmniej. Jeremy Grant. Nie trafia, Wemby zbiera. Źle, źle, źle. Pośpieszymy się niepotrzebnie. Pośpieszenie się jakby jest najgorszą rzeczą. A, to zrobiłem. Lillard. Daj mi spokój, prawda? Nie rzucaj tych trójek jeszcze teraz, mi potrzeba. Jakby ostatnia rzecz, którą chcę widzieć, to jego trójki teraz tak wpadają. Mam farto dużego, że Kelly nas załapał jeszcze. Wemby. Czemu ta piłka masz tak źle rzucona? Paul, użyj tego screena. Nie czekaj na Wembiego, no. Rusz głową, Paul, naprawdę. Czemu oni nie myślą pod koniec meczu? Czemu mi się wyłączenie myślenie mi się wyłączyło pod koniec meczu? Oni trafiają tutaj. Czemu naprawdę on musiał czekać na Wembiego? Jakby ja ci nie robiłem naprawdę dobrego screena. Po moim byś nie utrafił niby. Mamy wsad. 2 punkty. Sharp nie będzie rzucał na razie. Lillard próbuje to, jeśli on to trafi, no, nie mówię, jeśli on jeszcze taką trójkę trafi. Potrzeby do Wiktora. Dobra, Wiktor. Właśnie. Ponownie, ja tego po prostu nie pojmuję, czemu duży gość boi się wejść pod kosz, bo tak to wygląda. Keldon, trójka. Pięknie, Keldon Johnson, trójka na remis. Zamarły naprawdę, bo patrząc na to, jak dzisiaj rzucamy, bałem się, że to nie wpadnie, ale... Oj, ale ulga, naprawdę, ulga potężna. Ale dalej mamy... Oni mają piłkę i musimy ich wybronić teraz, tak jest problem. A oni mają tyle groźnych osób. Lillard, Sharp, Fireball, Grant. Każdy z nich, tylko Hayes wydaje mi się, że naprawdę realnie nie może trafić trójki zbytnio. Jakby w sensie takim, że mu nie dadzą piłki. No wiadomo, że pewnie Lillard to będzie, ale mają innych zawodników, którzy też potrafią trafić.
Nie trafię, dobra. 99-99, dogrywka. Pora na dogrywkę, pora na dogrywkę. A naprawdę było nerwowo i będzie nerwowo dalej. Kellen trafił tą trójkę ogromną, bardzo ogromną trójkę tutaj trafił. Ale dobra, jest dogrywka. Lepsze to niż przegrać, oczywiście wiadomo, lepsze dodatkowe 5 minut niż przegrać mecz. Dodatkowe 4, tak, zapomniałem, tutaj gramy oczywiście krócej. MB. A nie wygrywam. Trzeba by się właśnie na sam początek i tak trafić punkt, to byłoby super. A to oni będą mieli okazję jako pierwsi. Przedaj uważaj, burzy na Lillarda będą pewnie właśnie robić mu screenę i tak jest. Wemby blok. Wemby blok. Duży blok Wemby. Piłka do mnie, szybki wsad. Albo layup. Faul. Dobra, może być też jeszcze lepiej, bo to Lillard fauluje. Tylko teraz trafi te dwa rzuty osobiste. Pięknie. I drugi też super. Dwa punkty przewagi. Ale mam jeszcze dużą tutaj drogę przed nami. A, jeszcze mi Lillard uciekł. No to jest niesamowite naprawdę. Wow. Udało się, mam farta. Do tego nie trafił, ale naprawdę niesamowicie mi tutaj uciekł. Wemby. Wemby musi trafić. Wiktor, Wiktor, naprawdę. Użyj troszeczkę jakby, nie wiem, czegoś. Tylko nie próbuj takiego prostego rzutu, żeby po prostu wyrzucić. Tylko spróbuj coś zrobić, jakby więcej. Uwaga Lillarda. Nie wierzę, naprawdę mam go dość, jak on chodzi. Ja też jakby, ja już nie mam energii, bo ja gram cały mecz praktycznie. To też jest na przykład duży problem bardzo dla mnie. Ale jup. Łęba nie ma, pięknie. Pięknie Łęba nie ma. Udało się tego alejupa mu rzucić, super. Nerwowo jest cały czas, bo właśnie cały czas oni... Wiem, dobrze, mamy tak ogromnego farta, że Lillard tych dwóch turek nie trafił, ale właśnie ja ledwo co chodzę, a on mi tutaj tak ucieka. I ponownie on... Trzeba... Wemby musisz zostawić w takim momencie tego gościa. Jak widzisz, że Lillard ewidentnie idzie pod kosz, musisz zostawić wtedy tego gościa, którego kryjesz. Miles, nie rób tego, Miles, naprawdę. Po co? Po co? Po co oni muszą tak się właśnie... Nie wiem, nie rozumiem tego po prostu. Nikt się nie prosił o tą trójkę, naprawdę, i nikt tego nie chciał. Blocking foul biega, oczywiście, że nie będzie charge'u. Sharp wchodzi za łatwo, blok Wembanyama. Pięknie, pięknie, Wiktor. Nie, 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 rzucaj, nie rzucaj, Miles, nie rzucaj, nawet właśnie, nawet może powiedzieć, nie waż. Tam jeszcze do Keldona. Mój turnover? Mój turnover. Faul. Oczywiście, że trafił. Oczywiście, że trafił. Oczywiście, że on trafi. Ale naprawdę to było takie głupie, bo jak tam ten turnover był, nie mam pojęcia. Wydawało mi się, że podałem do Paula George'a i że już na pewno to się udało, ale widocznie nie. Keldon. Keldon faul, dobra. Tylko traf, nie pomyl się. Oczywiście, że nie może być tak piękny. Czemu naprawdę tyle tych pudeł może być w tym meczu? Ten mecz naprawdę był tak do wygrania. Ale no nie mówię, że już nie wygraliśmy, ale po prostu ten mecz był do wygrania spokojnie. Nawet jakby nieważne się wydarzy, to jeśli przegramy, no to tym bardziej właśnie. Jakby jak wygramy, to fajnie, że wygramy. Ale naprawdę, jakby nie gramy dobrze w tym meczu, to jest problem. Bardzo źle gramy. Sharp nie może tego trafić. Nie trafia, dobra. Paul George. Pięknie, piękny. Piękny, ważny półdystans tutaj siada w wykonaniu Paula George'a. Aj, teraz Wemby zbliża jakby był troszeczkę, ale nie trafia. Hayes za to... To jest ten problem właśnie. Znowu z drugiej strony. Jak Wemby na niego podejdzie, to musi Wemby pójść na całość, można powiedzieć, żeby go zablokować jakby. A nie tak, nie coś takiego właśnie. Piłka do nas, szybko. To jest, dobra, miałem mówić, jak to nie trafię i nie mam w ogóle paska, to byłby naprawdę zły na to, ale dobra, udało się trafić. Minuta do końca. Robimy screena, dobra. Spin move. Rzuca, naprawdę kryłem go jak mogłem i udało się, pięknie. Kryłem go dosłownie, aby... To było jedno z moich jakby najlepszych defensywnych akcji, może powiedzieć, w tym sezonie, myślę. Naprawdę kryłem go jak mogłem. Chcę wyczekać ten moment.
Chcę wyczekać ten moment. Paul jeszcze nie. Dobra, teraz mogę zaatakować. Wejście pod kosz i to jest wsad na 4 punkty przewagi i 31 sekund do końca. Piękna akcja. Piękna akcja. Dobra, teraz ich... Nawet jeśli nie zatrzymamy, to i tak oni będą nas musieli faulować. Uwaga, ten Lillard mi tutaj ucieka. Aby backcourt violation zrobił, to byłoby takie piękne. Trójka od Lillarda, nie trafia. Dobra, fauluje mnie Feibel. Duże rzuty osobiste. 6 punktów przewagi mamy nad nimi. To są dwie trójki, więc wiemy dobrze, że oni potrafią spokojnie trafić te dwie trójki. Lillard pod kosz. Nie chciałem właśnie pozwolić trafić trójki, więc nawet dobrze to zrobił, że wszedł tutaj pod kosz. Faul Lillarda. Trzeci jego faul. Trafiamy, dobra. Odpalmy tego też takeovera, żeby już na pewno mieć. Dziwne, że Lillard da tą piłkę naprawdę. Grant nie trafia. Mamy zbiórkę. Faulują nas jeszcze. 50 punktów zdobyte w tym meczu. Co za show naprawdę. A jak Lillard w ogóle? Lillard 50. Wow, no to jest legendarny pojedynek. 50 punktów, 51 punktów, ja 55 Lillard. Legendarny, absolutnie legendarny pojedynek Lillard kontra Jordan, o którym się będzie mówiło na lata. Wiadomo, że to mecz sezonu zasadniczego, jeszcze 8 zbiórka, ale i tak, no to mecz sezonu zasadniczego, ale i tak był to legendarny pojedynek. Naprawdę było świetnie z nim się zmierzyć. A najważniejsze jest, że wygraliśmy. Nie obchodzi mi jakie było to show, najważniejsze, że wygraliśmy. Już nie raz, parę razy już byłem pewny, że przegraliśmy, parę razy już byłem pewny, że wygraliśmy. A ostatecznie wygrałem, naprawdę. Był tu dość duży stres przy tym meczu. W końcówce zwłaszcza, w końcówce był dość duży stres. Ale udało się, to jest najważniejsze, mamy zwycięstwo i mieliśmy tutaj niesamowite show właśnie pomiędzy tymi dwoma niesamowitymi zawodnikami tutaj. 51 punktów, 8 zbiórek, 14 asyst. Też tak w ogóle 51 punktów na 61% skuteczności, to jest naprawdę bardzo dobry wynik też ogólnie. I key game też bardzo istotne, key game w pełni zrobione, bo i wygraliśmy i też, no mam wrażenie, że nie, na pewno miałem lepszy teammate grade od niego. Dużo gold pointsów, dość dużo. Tak, mamy cały czas 300 tysięcy około straty do niego, ale mam nadzieję, że dużo zgarniemy za MVP, za inne tam rzeczy, ale NBA team, może all defensive będziemy, no kto wie. Key game, free point, marksman, completed. Czy będzie konferencja prasowa? Nie będzie? Może i dobrze, bo ostatnio dość dużo mieliśmy tych konferencji. Gatorade announces MP as new endorsement partner. Mamy właśnie billboard. Spoko billboard, na pewno. Kia MP billboard, jesteśmy też... Czemu nie? Spoko billboard. Myślę, że za darmo jakieś takie auto może dostaliśmy też przy okazji od właśnie tej Kii. No był to naprawdę niesamowity pojedynek. Kolejny mecz to, no już chyba key game nie będzie, ale to jest mecz chyba z Knicks, tak, to mecz z Knicks sobie zagram, bo no bo raz w roku mamy szansę zagrać w Madison Square Garden, najbardziej legendarnej arenie w całej, jakby w całych Stanach Zjednoczonych, więc i na Boże na świecie, więc tym bardziej chciałbym Madison Square Garden na pewno zagrać, zwłaszcza, że na, no bądźmy szczerzy, w playoffs się na pewno z nimi nie spotkamy, w finale się na pewno z nimi nie spotkamy, bo oni, no nie ma szans, żeby oni byli w finale NBA, dlatego tym bardziej sobie ten mecz zagramy. Brakuje mi chyba troszeczkę, tak, dosłownie troszeczkę mi brakuje do free point shota, to nic. I tak, absolutnie fenomenalny odcinek, niesamowity pojedynek, Lillard kontra Jordan, ja chyba 51, tak, a on chyba 55, absolutnie legendarny pojedynek, który będzie pamiętany na lata, a my możemy kończyć. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!